Wojna z bolszewikami nie rozpoczęła się w 1920 roku. Pierwsze starcia miały miejsce w 1919 roku, w styczniu i w lutym, na Litwie i na Białorusi. Rosjanie parli na zachód. Z kolei Polacy zamierzali wytyczyć granicę odrodzonej Rzeczpospolitej na wschodzie. Wojna była nieunikniona. Na początku 1920 roku Sztab Armii Czerwonej opracował plan operacyjny, którego zasadniczym celem było wkroczenie do Polski z wykorzystaniem utworzonego rok wcześniej frontu zachodniego. Rozpatrywano dwa warianty uderzenia – na północy i na południu. Zakładano, że ofensywa rozpocznie się latem 1920 roku. Wiosna 1920 roku należała do Polaków. Ofensywa na Ukrainie przeprowadzona od 25 kwietnia do 8 maja 1920 roku była wielkim sukcesem. Ale już po jej zakończeniu naczelny wódz Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że za chwilę nastąpi natarcie ze strony rosyjskiej. I tak się stało. Już 14 maja nastąpiły działania zaczepne, na razie na niewielką skalę. Prawdziwa ofensywa ruszyła w lipcu. Przygotowania do obrony państwa władze polskie rozpoczęły na początku lipca 1920 roku. Sejm powołał Radę Obrony Państwa z Józefem Piłsudskim na czele. Ogłoszono ochotniczy zaciąg do wojska. Ogłoszono również pożyczkę odrodzenia Polski. Powoływano straże obywatelskie. Część władzy wykonawczej przekazano z rąk cywilnych do wojska. W całym kraju odbywały się spotkania i zebrania antybolszewickie. Takie spotkanie odbyło się także w Serocku 25 lipca 1920 roku. Odbyło się ono w Domu Ludowym. W miejscu, w którym się w tej chwili znajdujemy, stał właśnie budynek tego Domu Ludowego. Na spotkanie przybyła liczna ludność z Serocka, ale przybyli też goście z okolicy. Między innymi Maciej Radziwiłł, właściciel dóbr zegrzyńskich, właściciel Zegrzynka Zygmunt Szaniaski oraz dyrektor szkoły w Serocku Adam Jorku. Gościem specjalnym spotkania był przedstawiciel Ligi Antybolszewickiej Wacław Mitterlich. Wielka ofensywa rosyjska, jaka ruszyła z nad Berezyny Jałty 4 lipca 1920 roku, była początkiem serii klęsk i odwrotu Armii Polskiej. Dowódca bolszewickiego frontu zachodniego Michał Tuchaczewski poprowadził swoje wojska najpierw na Białystok, potem na Ostrołękę, Łomżę i Ostrów Pazowiecki. Polacy toczyli boje opóźniające. Boje pod Brodami i Brześciem pozwoliły na skoordynowany odwrót Armii Polskiej na Warszawę. To z kolei pozwoliło na odpowiednie przygotowanie stolicy do obrony. Stolicy, która była bez wątpienia głównym celem ofensywy rosyjskiej. Trakt białostocki, dzisiejsza droga krajowa nr 62, była jednym z głównych szlaków odwrotu Armii Polskiej ze wschodu. Na początku sierpnia 1920 roku panował tutaj bardzo duży ruch. Sierżancie, wystawić ubezpieczenie od tyłu, 10 minut odpoczynku, sanitariusze zajrzeć do rannych, napić się wody. My pójdziemy z przodu sprawdzić przed nami, co się dzieje. Thank you.
Przez Serock maszerowały od Wyszkowa i Pułtuska niekończące się kolumny polskich żołnierzy. Głodnych, rannych, spragnionych. Miasto było krótkim przystankiem na ich drodze do Legionowa i do Warszawy. Odpoczynek 10 minut, miejscu. Sierżancie, wystawcie ubezpieczenie w tyłu. Ludzie, chodźcie tutaj, pomóżcie nam.